Cześć Ocelali, z tej strony jak zawsze Valencianistas z AppGallery. Zajmiemy się dziś nowinką, którą pewnie część z Was już zauważyła, a część, zwłaszcza ci grający w bardziej aktywnych sojuszach, mogła jeszcze nie odkryć. Mianowicie deweloperzy zmienili mechanizm działający na rajdach na zakażone demony. I to jest coś, co warto podkreślić, to zdecydowanie zmiana na lepsze. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałbym Was poprosić o subskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, oraz skomentowania wideo, jak już obejrzycie materiał, i zostawienie reakcji, czyli tej legendarnej łapki w górę. Kolejnym aspektem, który chciałbym przypomnieć, to napisy. Napisy, napisy, napisy. Są dostępne w aż 13 językach, więc brak znajomości języka polskiego to żaden problem. Kliknij na wideo, następnie znajdź ustawienia oraz napisy i wybieraj w napisach, które najbardziej Tobie pasują. A jeśli nie znajdujesz napisów w Twoim języku, napisz w komentarzu, a ja zajmę się tym, aby od kolejnych filmów pojawiały się one w Twoim języku. Przejdźmy do najlepszej zmiany ostatniego czasu, która dokonała się w State of Survival. Mianowicie, od początku gry, odkąd pamiętam, do rajdu na zakażone demony musieliśmy uzbierać co najmniej dwóch aktywnych graczy, którzy chcieliby w tym samym czasie zużyć trochę kondycji oddziału. A wszyscy wiemy, że w dobie oszczędzania wszystkiego, żeby wypuścić to w czasie jakiegoś wydarzenia, bywa z tym różnie. W sojuszach, które liczą mniej aktywnych graczy, lub w sojuszach, w których jesteś mniejszością pod względem godzin grania, jak na przykład mijający się w grze Europejczycy z Amerykanami lub Azjatami, postawienie rajdu na zakażonego demona nie zawsze znajdowało kompana do gry. Jest to dość frustrujące, kiedy jesteś w grze, chcesz wypełnić część z zadań codziennych, ale brak gracza, który dołączyłby do ciebie, nie pozwala ci ich skończyć. Dlatego nowa zmiana, pozwalająca utworzyć rajdy na demony oraz zakończyć je samemu, ponieważ w ostatnich sekundach upływającego czasu ostatnia nadzieja podeszle tobie trochę żołnierzy 5 lub 6 poziomu, jest najlepszą zmianą w ostatnim czasie w grze. Koniec z czekaniem i namawianiem do dołączenia do rajdu na zakażone demony. Koniec z rajdami odwołanymi z powodu braku dołączających graczy. Tylko ty i ostatnia nadzieja. Ciekawostką jest, że gdyby każdy z graczy sam robił rajd na demony i nikt nie dołączał, to w przeciętnym sojuszu mielibyśmy około 5 razy więcej skrzynek do odbioru niż do tej pory. Fakt, że nie ma tam świetnych nagród, może być właśnie skompensowany przez ich nadmiar. I tego Wam właśnie życzę. Przekażcie wszystkim w Waszych sojuszach, że teraz bardziej opłaca się zrobić szturm na zakażonego demona samemu. Nie dołączać do innych, ani niech inni nie dołączają do Ciebie. Postawcie rajdy na zakażone demony i zwielokrotnijcie nagrody sojuszu.